Dawno, dawno temu było sobie wojsko rosyjskie i nagle usłyszeli dźwięk ze skały. Jeden ukraiński żołnierz jest lepszy niż 10 ruskich, Putin sobie pomyślał. W sumie, czemu nie? Wyślę 10 swoich ruskich i zobaczę, czy dadzą sobie radę. Poszło tam 10 ruskich, rozlegają się strzały, dźwięki właśnie strzałów i po chwili zapada cisza. I głos odzywa się ponownie. Jeden ukraiński żołnierz jest lepszy niż 100 ruskich. Putin pomyślał sobie, czemu nie? Wyślę 100 ruskich i może w końcu oni podkonają tego jednego ukraińskiego. Jak powiedział, tak zrobił. I wysłał 100 ruskich na wojnę z jednym Ukraińczykiem. I rozlegają się strzały, grzmoty, dźwięki bomb, aż w końcu zalega cisza. I głos odzywa się ponownie. Jeden ukraiński żołnierz jest lepszy niż 1000 ruskich. Wtedy Putin sobie myśli, dlaczego oni mają tak dużo siły, żeby walczyć z moimi żołnierzami. No i wysyła 1000 swoich ruskich na wojnę z jednym Ukraińczykiem. Rozlegają się strzały, dźwięki bomb, wybuchy, dźwięki min, aż w końcu zalega cisza i głos odzywa się ponownie. Jeden ukraiński żołnierz jest lepszy niż 1000 ruskich. Wtedy Putin sobie myśli, jak to w ogóle możliwe. Wyślę 1000 swoich ruskich i oni na pewno zgładzą tego jednego ukraińskiego. I jak powiedział, tak zrobił. Wysłał 1000 swoich ruskich na walkę z jednym Ukraińczykiem. I tak, rozlegają się dźwięki, strzały, wybuchy, dźwięki bomb, min i trwa to około 40 minut, aż w końcu zalega cisza. I wtedy jeden ciężko ranny Rusek podchodzi do Putina i mówi swoje ostatnie słowa. Nie wysyłajcie więcej ludzi. Putin mówi, dlaczego? A on mówi, to pułapka. Ich jest 2.